można powiedzieć, wielką barierą do tej pory była bariera finansowa, czyli ryzyko związane z odwierceniem pierwszego odwiertu i potwierdzeniem parametrów odpowiednich wody geotermalnej do ogrzewania. I tu muszę bardzo podziękować panu ministrowi Janowi Szyszko i Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska, którzy w zeszłym roku stworzyli nowy program finansowania właśnie odwiercenia dla pierwszych otworów. Jest to wielką pomocą dla wszystkich inwestorów i dla 200 samorządów. milionów Około złotych 200 milionów przeznaczone. złotych przeznaczono na właśnie sfinansowanie tych pierwszych otworów, kiedy ryzyko jest największe i dopiero po wyjaśnieniu tych parametrów można starać się o finansowanie typu komercyjnego na przykład. Inną barierą są bariery związane z samymi technicznymi uwarunkowaniami przyłączenia się do sieci ciepłowniczej, do infrastruktury. Jest duży opór generalnie właścicieli sieci ciepłowniczych, aby przyjmować ciepło pochodzące z energii odnawialnych, A nie dlaczego tylko z jest to opór, panie geotermii. prezesie? No, jak to mówią, trzeba po prostu podzielić się tym tortem, kawałek tortu oddać komuś innemu, bo są to bardzo dobre biznesy, są to naturalne monopole, prawda, na przykład ciepłownictwo, gdzie przychody są, można powiedzieć, pewne. Każdy musi ogrzewać swój dom. Taryfy na ciepło, jakie uzyskują, obejmują praktycznie wszystkie koszty, więc no niechętnie oddają te firmy kawałek swojego rynku. Pomimo tego, że powinny, no bo to jest jednak racja stanu Polska, aby